zwykle, jak po każdym meczu, no może nie po każdym, ale w ostatnich meczach gratuluję drużynie przeciwnej zwycięstwa, tak samo Jacek Tobie też gratuluję dzisiaj zwycięstwa. Myślę, że kolejne spotkanie, gdzie dajemy na tacy bramki, jesteśmy w kolejnym spotkaniu równorzędnym przeciwnikiem albo w wielu fragmentach gry zespołem, który prowadzi grę. I po prostu zdarzają się bardzo proste, dziecinne błędy, może nie proste właśnie, tylko dziecinne błędy, gdzie rozdajemy jak święty Mikołaj prezenty. No niestety kolejny raz przegrywamy po meczu, gdzie w sumie mamy przez cały mecz kontrolę nad meczem. I takie błędy na poziomie pierwszej ligi, no to rzadko się zdarzają. Oczywiście gdzieś w zespole w ostatnich tych meczach coś pękło, gdzieś nie ma takiej może nie motywacji, ale takiej werwy zawodnika gdzieś. Nasze ostatnie porażki siedzą bardzo mocno w głowie zawodnikom, zależy, że nie mam absolutnie do nikogo żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o zaangażowanie, o próbę realizowania, ale po prostu nie wiem, w takich końcowych fazach gdzieś ta sfera psychiczna, gdzieś tam nie wiem dlaczego, bo jesteśmy niby jesteśmy utrzymani, ale gdzieś w końcowej fazie czegoś nam brakuje. Na pewno ten zespół zasługuje na wyższe miejsce i tak czasami bywa, że psychika gdzieś tam pęta, umiejętności pęta nogi, ale my praktycznie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie gramy praktycznie o nic i to jest dla mnie trochę dziwne. Zawodnicy mają bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o prowadzenie gry i ja wierzę w to, co robię i wierzę dalej w tych zawodników. Teraz jest problem mój, jak tych zawodników po tych ostatnich naszych niepowodzeniach podnieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo zmotywowani, żeby poprawić wizerunek w ostatnim spotkaniu w Katowicach, gdzie praktycznie pierwsza połowa w naszym wykonaniu była kiepska i nie realizowaliśmy tego, cośmy sobie założyli. Natomiast w dniu dzisiejszym zespół był przygotowany na grę Dolkanu Ząbki. Myślę, że taktycznie byliśmy bardzo dobrze przygotowani i w pierwszej połowie wysoki pressing, który próbowaliśmy założyć, w większości nam wychodził. Stąd też być może optyczna przewaga momentami Dolkanu, ale mieliśmy na to lekarstwo, jak to niwelować. W drugiej połowie troszeczkę nam się posypała, można powiedzieć, taktyka ze względu na uraz naszego zawodnika i trzeba było troszeczkę przemeblować zespół. Natomiast, tak jak mówię, no, chciałbym podziękować zespołowi, że zaufali nam, trenerom, i zrealizowali dokładnie to, cośmy sobie zamierzyli. Czekaliśmy na przechwyty w środkowej strefie i druga bramka pokazała, że można było to zrobić. Także chwała zawodnikom i myślę, że ostatnie mecze, w których jest duża pula jeszcze do zgarnięcia, myślę tu o punktach, spowoduje, że Olimpia na koniec sezonu będzie wysoko w tabeli.